Ten silnik BMW M54 palił ponad litrem oleju na 1000 km. Po wymianie odmy zużycie oleju mocno spadło i na tym filmie pokażę, jak sprawdzić odmyły w silnikach benzynowych BMW i różne towarzyszące usterce odmy objawy. Pierwszym widocznym objawem niesprawnej odmy może być dymienie z rury wdechowej spowodowane spalaniem oleju przez silnik. Barwa spalonego oleju jest niebieska, ale bardziej wpadająca w odcień szarości. Do tego czuć jest zapach spalanego oleju. Przyczyną spalania oleju przez silnik mogą być jeszcze pierścienie lub uszczelniacze zaworowe. I w silnikach M54 najczęściej będą to pierścienie, w N52 mogą to być uszczelniacze. Dlatego na podstawie samego spalania oleju przez silnik nie można jednoznacznie powiedzieć, że odma jest niesprawna, więc na tym filmie pokażę wiele innych różnych sposobów, jak można sprawdzić odmę i jakie są objawy jej zużycia. Tutaj widać, jak w silniku M54 na końcówce układu wydechowego zbierało się dużo czarnej sadzy ze spalonego oleju. Jak teraz zachować ten silnik po odkręceniu korka w lewo oleju? Tutaj tu brakuje jednej słonki po odpaleniu. Ustawiłem kamerę na statywie, obtręcę korek. Silnik zaczyna nierówno pracować, trzęsie się, widać, jak drży. Jak tylko go przyłożę, jak tylko przyłożę korek, silnik zacznie znowu równo pracować. Ten korek jest tak lekko przysysany. Leciutko jest przysysany. Słychać, jak wyjmę go, silnik już zaczyna jakby gubić zapłony, nie będę pracować. To świadczy o tym, że odma jest szczelna, że jest sprawna. Jeżeli silnik by zgasł po otwarciu korka w lewo oleju, świadczy to o zbyt niskim ciśnieniu paliwa na listwie i może też świadczyć o niesprawnych wtryskiwaczach, które wcześniej pracowały na dłuższych korektach, duże były otwierane przez stronę silnika i nie są już w stanie skompensować tej dodatkowej dawki lewego powietrza dostającego się do komór spalania. Tu wcześniej w tym silniku była zamontowana taka rurka idąca z odmy do bagnetu oleju, tutaj była pęknięta, także silnik pobierał lewe powietrze i nie zmieniał swojej pracy po otwarciu korka w lewo oleju, było to tak samo, sam separator oleju nie był zapchany. Teraz pytanie, czy po wyjęciu tego bagnetu oleju powinno tak siorbać, jak widać trzęsie silnikiem, nierówno pracuje i słychać takie siorbanie. Teraz zatkam i nie będzie słychać siorbania. Teraz odetkam, będzie słychać siorbanie. I silnik dodatkowo nierówno pracuje. Tu jest nowa odma wymieniona, także jest sprawna. I to bulgotanie ustanie, jeżeli odkręcę korek w lewo oleju. Korek odkręcony. Silnik zaczyna nierówno pracować, ale już nie bulgocze. Odkręcam z powrotem, bulgocze. I tak samo, kiedy tą rurkę odmy odepnę, też przestaje bulgotać. To jest korek we oleju, jak go wykręcę, nie będzie bulgotać. Na co będzie wskazywać brak bulgotania po wyjęciu bagnetu oleju?
Może to świadczyć o tym, że albo któraś rurka odmy, albo membranka separatora oleju jest pęknięta, jest nieszczelna. Takie pęknięcie generuje nieszczelność odmy i symuluje to odkręcenie korka w lewo oleju, tak jak pokazywałem w poprzednich scenkach. Ogólnie po jeździe bagnet powinien być zasysany delikatnie i powinien też ciężko wychodzić. To jest prawidłowe zachowanie bagnetu w MP4. Powinien ciężko wychodzić z tego gniazda. Czy kiedy silnik nie zmienia pracy, czyli kiedy pracuje równo po otwarciu korka czy po wyjęciu bagnetu, czy trzeba od razu kupować cały separator oleju ze wszystkimi rurkami i ze wszystkim? No nie trzeba. Najpierw można sprawdzić inne elementy, które są integralną częścią systemu odmy w MP4, są łatwiej dostępne niż separator oleju. To jest ciasto zamontowany pod kolektorem. Jego tutaj kawałeczek widać. Separator oleju. Ta rurka od pokrywy zaworów idzie tam do separatora oleju. Integralną częścią systemu odmy w MP4 jest kanał idący równolegle z bagnetem oleju. Tutaj go teraz nie widać. Kanał ten biegnie obok tego dużego kanału, czyli obok tego dużego kanału, w którym umieszcza się bagnet oleju. Ten kanał odmy jest dość wąski i szybko się zapycha, dlatego przewijanie odmy trzeba go zawsze wyczyścić, zdemontować tutaj ten cały element i wyczyścić tam w środku ten kanał odmy. Na końcu tego filmu będzie link do filmu, jak zdemontować bagnet oleju i tą często pękającą rurkę od odmy w silniku M54 i w BMW 60. Tutaj pokazuję teraz scenkę z tego filmu. Widać tutaj zdemontowany bagnet olejowy z mojego E60. W taki sposób był zapchany kanał odmy w bagnecie olejowym silnika M54. Na różne sposoby próbowałem go przepchać, ale najlepiej byłoby przepchać go kompresorem. Jest do tego potrzebny taki specjalny adapter. Nie da się tego zrobić taką końcówką do pompowania opon, tylko trzeba zobaczycie w specjalny adapter. Tutaj mam teraz zdemontowaną puszkę filtra powietrza. Będzie mi łatwiej pokazać, gdzie znajduje się ten przewód łączący separator oleju z bagnetem. Czyli tutaj idąc po bagnecie oleju do dołu widać, że tutaj w tym miejscu oto jest przewód, który łączy się tutaj z bagnetem oleju. Jeżeli w tym miejscu tutaj coś, jakiś olej, coś tutaj cieknie, to może świadczyć właśnie o tym, że ten przewód jest pęknięty. W tym MP54 ta omawiana rurka była pęknięta na łączeniu. Nie wiem, czy to wadliwy materiał, czy poprzednik zepsuł ją przy nakładaniu i ta rurka ma tylko 4 lata. W innym moim egzemplarzu E60 silnikiem MP54 ta rurka była pęknięta totalnie na pół w miejscu, gdzie zbierała się maź wodno-olejowa, która zamrazała w zimie i rozsadziła gumę. Pośrednią przyczyną pękania tej rurki jest omawiany przed chwilą niedrożny kanał w bagnecie, który blokuje spływ tej mazi wodno-olejowej do miski olejowej i wtedy to wszystko zamarza w tej rurce i ta rurka pęka. Jakie ryzyko może powodować jazda z pękniętym przewodem odmy, przede wszystkim do miski olejowej i do oleju, który znajduje się w misce, będą przedostawać się zanieczyszczenia, mieszać się z olejem. Tym bardziej będzie to się nasilało, jeżeli ktoś nie ma pod silnikiem tej plastikowej osłony albo pod skrzynią biegów, na przykład będzie się dostawać do miski i będzie zanieczyszczać olej. I często wtedy niektórym się wydaje, że to jest wyciek z uszczelki miski olejowej, ale to jest właśnie wyciek z tej rurki odmy, bo to cieknie na miskę olejową. Można kupić sam taki przewód oddzielnie i łatwo go wymienić. Taka pęknięta rurka będzie powodować, że olej będzie przez nią wyciekał i będzie wydawało się, że silnik bierze olej. Będzie widać tam. Tu będzie widać pod tym bagnetem oleju, że tam jest olej. Lepiej w sumie zdemontować całą obudowę filtra powietrza, żeby to zobaczyć. Wtedy można sobie odkręcić ten bagnet tutaj i wymienić. Tylko po odkręceniu tej puszki filtra powietrza można sobie zmienić właśnie ten przewód odmy i sprawdzić go w ogóle, czy nie jest pęknięty. Teraz pokazuję miejsce łączenia się bagnetu oleju z miską olejową. Jest widoczne od góry z komory silnika.
Jeżeli w tym miejscu jest olej u góry miski olejowej, to albo jest pęknięty przewód idący od odmy do bagnetu oleju, albo jest nieszczelny o-ring. O-ring, który jest na miejscu styku bagnetu z miską olejową. Jest separator oleju zdemontowany z M54. On znajduje się dokładnie tam. Teraz go dotykam. Tam. I ta rurka tutaj idzie tutaj z tego separatora oleju właśnie do pokrywy zaworów. Żeby sprawdzić membrankę tutaj w tym separatorze oleju, to trzeba to właśnie zdemontować. To już jest dość dużej czasu zajmuje. I w tym celu należy zdemontować ten dekierek tutaj. I można sprawdzić, czy ta membranka nie jest pęknięta, czy nie ma dziury. Lepiej to zrobić w pomieszczeniu, bo cieplejszy plastik będzie łatwiej współpracował przy demontażu dekielka, nie płamie się, są takie zatrzaski. Żeby ją zdemontować, tutaj trzeba cienkim śrubokrętem podważać te zatrzaski w jakiś sposób, tak żeby ich z powrotem nie złożyć. Jednak czwart też trzeba ściągnąć. Teraz chyba zejdzie to wszystko. Nie, dość mocno się zatrzyma. Każdy zatrzask trzeba podważyć. Teraz to zeszło. Wygląda w środku tak, tylko już nie ma tragedii. Daje się to wszystko czyste. Żaden kanał nie jest tutaj zapchany. Ta membranka odmy, ona składa się z dwóch części. Tu jest jeszcze taki plastikowy element. Żeby go wycisnąć, to trzeba tutaj na środku wcisnąć o to. Wcisnąłem teraz kciukiem i wychodzi ten element. Jak widać, to wszystko dobrze wygląda. Tutaj pokazuję teraz membrankę separatora oleju, który jest częścią systemu odmy w silniku M54 w BMW. Ta membranka, jak widać, ma pęknięcie, wymaga wymiany. Można wymienić cały separator oleju, ale można wymienić też samą membrankę. Na końcu tego filmu oraz w opisie pod filmem podam link do filmu, jak rozebrać separator oleju i dostać się do samej membranki. Kosztuje ona około 40 zł, jest dużo tańsza niż wymiana całego plastikowego separatora oleju. Dodam jeszcze, że to pęknięcie bardzo trudno było zauważyć, bo ono było pod tym zagięciem, pod tą fałdą i dopiero kiedy zacząłem tą membrankę ugniatać i tą fałdę rozprostowywać, dopiero dało się zauważyć to pęknięcie. Znam jeden taki przypadek BMW 60 z silnikiem M54, gdzie auto w ogóle nie chciało odpalać i odpalało dopiero po podkręceniu korka wlewu oleju albo po zdjęciu tej rurki z odmy do pokrywy zaworów i po wymianie odmy silnik zaczął odpalać bez problemu, także można by to spowodować problemy z silnikiem. Tutaj można sobie jeszcze sprawdzić wnętrze tego przewodu, który idzie do pokrywy zaworów. Jego jest bardzo łatwo uszkodzić przy demontażu. Dlatego lepiej sobie użyć dwa noże i jednym podważyć tą jedną zapadkę tutaj od środka silnika, zluzować sobie w taki sposób, to zostawić, żeby było zluzowane już, i drugim tutaj podważać. I trzeba bardzo delikatnie ten przewód z wyczuciem odchylać po to, żeby on nie pękł. Często się zdarza właśnie, że on pęka w czasie demontażu i najlepiej jakoś tak tutaj sobie próbować. Dość mocno jest zakneblowany zazwyczaj. Ale lepiej to zrobić powoli niż ryzykować jego uszkodzenie. Wyszedł i teraz można sobie sprawdzić tutaj, jak on wygląda. Już widać, tu się delikatnie zbiera jakaś maź wodno-olejowa, ale ten przewód jest w sumie nowy. Tak wygląda nowy przewód tej odmy, czyściutki. Żeby go zamontować, równo kliknięcie jest założone.
Jeżeli ktoś będzie kupował te rurki tutaj, też nie zwrócił uwagi na to, czy ta będzie pasować. Kupiłem taką rurkę właśnie, to jakiś najtańszy zestaw i ona w ogóle nie pasuje, nie dało się jej zamontować, tylko ona nie była w ogóle na aucie. Widać, że jest nowa. A ta była na aucie. Ona jest sprawna, lekko zabrudzona. Widać, że tu całkiem inne są kąty. Ona tutaj już idzie do góry, a ta leży jeszcze płasko. Teraz jak je położę tak, ta nie pasuje. Ta sobie leży tak, a ta ma tutaj już też inne kąty. I to kupiłem właśnie do M54. Okazało, że nie pasuje. Czyli totalnie tutaj inaczej. Ta tak jakby dłużej jest tutaj prosta. Ona dopiero skręca pod sam koniec, a to już tutaj skręca wcześniej. Już na tym użebrowaniu skręca. Ta, która pasuje, a ta nie pasuje, ona tu idzie cały czas prosto. Ta rurka, która nie pasowała, łącząco pokrywa zaworów z separatorem oleju, pochodzi z takiego zestawu Max Gear. Nie wiem, czy teraz się poprawili. To było kupowane bardzo 3 lata temu. Tu są takie oznaczenia. I to są takie oznaczenia. To jest Odma, która jeździła 20 lat w E60 silnika M54. Rok produkcji tej Odmy 2003, ten sam rok produkcji auta. To jest w sumie separator oleju, jeszcze oryginalny, dopiero go wyciągnąłem. Mam tu jeszcze takie dwa separatory oleju. Ten Febiego, widzę, że ma numer części i ma tutaj też rok produkcji. A ten taki zamiennik bezmarkowy, nie ma żadnych oznaczeń, oprócz tutaj oznaczenia plastiku. Nie ma oznaczenia jakiej jest marki, ani roku produkcji, nic. Ten niemarkowy też widzę, że ma inaczej tutaj skierowany tą część separatora oleju. Na tych markowych przewodach separatora oleju też to będzie rok produkcji, na przykład w przypadku tej rurki. Tutaj jest taka 13 w kółku, czyli 2013 rok. Czyli to jeździło 12 lat na samochodzie i ani się ta rurka nie zapchała. Udało się ją zdemontować bez jej uszkodzenia. Można ją z powrotem bez problemu zamontować. Teraz tutaj pokazuję silnik N52, czyli następcę M54. I ten nowszy silnik ma grzałkę Odmy, która czasem ulega awarii. Starszy M54 nie miał grzałki Odmy. Ta awaria powoduje zwarcie grzałki. W najlepszym przypadku przepala się bezpiecznik, który jest wspólny z sondami Lambda. Generuje to kontrolkę check engine na zegarach. Była akcja naprawcza tej grzałki Odmy w N52. W najgorszym przypadku zwarcie Odmy, grzałki Odmy nie spowoduje przepalenia bezpiecznika i jest to wtedy bardziej niebezpieczne, bo wtedy istnieje ryzyko pożaru auta. Jeżeli przepala się bezpiecznik sond w N52, to wtedy najszybciej można po prostu wypiąć tą wtyczkę grzałki Odmy. Tutaj teraz to pokazuję. Wtyczka jest pod kolektorem między drugim i trzecim cylindrem, pod drugim i trzecim wlotem do cylindrów. Jak widać, da się tą wtyczkę wypiąć bez demontażu kolektora dolotowego. Jak widać, tutaj w silniku N52 za pomocą długiego śrubokręta udało się zdemontować wtyczkę od grzałki Odmy bez demontażu kolektora drutowego. Jak widać na tym filmie, separator oleju razem z rurkami w silniku N52 ze srebrną pokrywą zaworów, czyli tym starszym, jest przykręcony do kolektora drutowego od spodu. Może się zdarzyć sytuacja, że Odma jest nieszczelna, bo ktoś zapomniał przełożyć gumową zaślepkę przy wymianie Odmy na nową. Zaślepka została na starym separatorze oleju, a nowy został zamontowany bez zaślepki i z dziurą. Ten kruciec w separatorze oleju jest po to, aby w starszym M52 podłączyć do niego przewód podciśnienia idący do zaworu regulacji ciśnienia paliwa. W nowszym M54 do separatora nie podłącza się tego przewodu, zamiast tego ten kruciec trzeba zaślepić. Łatwo o tym zapomnieć, więc warto sprawdzić, czy ta zaślepka jest na separatorze. I tutaj powinna być taka gumowa zaślepka, a tak naprawdę można zastosować cokolwiek, żeby tylko tutaj ciasno leżało, żeby to zaślepiało. To taki tutaj wentylek pasuje z kompresora. To powinno być na starym separatorze oleju. A ta fabryczna gumowa zaślepka separatora oleju
którą trzeba przyłożyć, wygląda właśnie tak. Ogólna zasada działania odpowietrzania skrzyni korbowej jest taka sama we wszystkich silnikach. Pracujące ruchome elementy tworzą podciśnienie, które trzeba gdzieś odprowadzić. I to odprowadzenie jest prowadzone do dolotu. To odprowadzenie powietrza zabiera jednak ze sobą też opary oleju. I wypadałoby, żeby te opary z powrotem wracały do miski olejowej, bo inaczej silnik paliłby dużo oleju. To zadanie zawracania oparów oleju zostało powierzone separatorowi oleju z membranką. Odseparowuje on powietrze od oleju, tam skrapla się olej i spada do miski olejowej. Powietrze idzie dalej do komory spalania, a olej wraca do miski. Jednak w przypadku awarii separatora olej pojedzie razem z powietrzem do komory spalania i wtedy mówi się, że silnik bierze olej przez odmę. Rozwiązania odmy są różne w różnych silnikach i te sposoby ich sprawdzania przedstawione w tym filmie nie muszą się sprawdzić w innych silnikach. Na koniec filmu o odmie tu chcę jeszcze powiedzieć o hashtagach, które są tutaj pod tytułem filmu. Na przykład to jest mój film z kanału i klikając tutaj ten hashtag M54 silnik porady w taki sposób pojawią się wszystkie filmy z mojego kanału właśnie oznaczone tym hashtagiem. To jest takie ułatwienie na prowadzenie na filmy dotyczące M54. I tutaj analogicznie inne filmy, na przykład dotyczące elektroniki, tutaj o rozładowanym akumulatorze, to jest oznaczony hashtagiem E60 elektronika i klikając go pojawią się wszystkie filmy z mojego kanału na temat elektroniki w E60. I teraz na koniec tutaj podaję linki do filmów. Pierwszy z nich: jak rozebrać separator oleju, jak go zdemontować i wymienić całą membrankę, żeby nie wymienić samego separatora. I drugi film: jak zdemontować bagnet oleju i wyczyścić ten kanał, który idzie w bagnecie oleju, który jest połączony z rurką od odmy.